Wywiad w wersji audio, który był zrealizowany dla FAB UK Magazine. Karmica, Monika Wójtowicz. Nie bez powodu mój pseudonim artystyczny to Karmica. A kim ona naprawdę jest? Powstała w wyniku karmy i ewolucji imienia Monika. Jej misją jest karmienie sztuką. Tych wszystkich, którzy cenią sobie prawdziwość, dobroć, życie w zgodzie z naturą i samym sobą. Jest to dom dla ptaków, karnik, w którym do zjedzenia są opowieści nieoczywiste przy pierwszym spojrzeniu. Dlaczego tak bardzo ptaki? Wychowałam się w miejscu, które było bardzo blisko położone od lasu. Całe moje dzieciństwo przeplatało się w nim. Wyprawy, wędrówki, spacery. Las jest środowiskiem, w którym czuję się naturalnie. Jak w domu. Drzewa, dzikie kwiaty, kamienie, rzeki, mosty, wodospady. No i latające stworzenia. To one sprawiają, że świadomie czuję się z sobą i z nimi połączona. Pomimo, że nie mówię w ich języku, doskonale ich rozumiem. To, co w nich fascynuje mnie najbardziej, to ich magiczne właściwości. Skrzydła wolności, szaleństwo form, kolorów i ewolucyjne rozwiązania. Wychowałam się w domu, w którym panuje ideologia, że rzeczy wykonane samodzielnie mają najwięcej wartości. Moi rodzice sami zbudowali dom, sady, ogrody, gospodarstwo. Nie potrzebowaliśmy niczego ze sklepu. Każdy owoc i kwiat był i jest najprawdziwszy i najlepszy. Z moimi rodzicami wiążą mnie szczególne relacje. Z tatą w warsztacie, przy pracach budowlanych, z moją mamą w ogrodzie i przy maszynie do szycia. To właśnie ona szyła mi ciuchy, jak byłam dzieckiem i pomagała mi przy przerabianiu pierwszych spodni. Więc gdy jest już pomysł na pomalowanie obrazu, wykonanie stroju, nie istnieją dla mnie żadne granice. Sztuka dla mnie to nie tylko hobby i praca. Jest moją drogą, na którą wkroczyłam 10 lat temu. Początki były bardzo trudne. Idąc na studia artystyczne, nie miałam żadnego przygotowania. Przeprowadziłam się do Warszawy z niewielkiej miejscowości Rzeczyca Długa, która leży na południu Polski. Praca w tygodniu w barach i restauracjach pomagała mi utrzymać się i opłacić zaoczne studia. Miałam bardzo dużo do nadrobienia, bo nic nie wiedziałam o tym świecie. To był dla mnie jak skok w otchłań. Z okresu studiów najbardziej wyryło mi się jedno zdanie, które powiedział mi na drugich zajęciach z malarstwa wybitny człowiek i profesor Łukasz Korolkiewicz. Nie patrz na to, co wystawiam na martwej naturze. Maluj to, co czujesz. I tak owe zdanie otworzyło drzwi do pokoju, w którym czekały już dziwne postaci w skomplikowanych kompozycjach. Tak się zaczęła przygoda. Wtedy postanowiłam, że chcę być malarką i sama być przedłużeniem dzieła sztuki. Stojąc przed lustrem, czuję się tak samo, jak stojąc przy czystym płótnie. Za każdym razem jest to wyzwanie, ekscytacja i towarzysząca adrenalina, która otwiera moją walizkę z coraz to innymi pomysłami. W świecie, w którym plastik zabija i szarość ulicy wtapia się w przechodniów, mam na to własną broń, a jest nim kolor i powiew świeżości, które niosę na skrzydłach wolności. W Polsce często się mówi, że szewc bez butów chodzi. Ja obiecałam sobie, że zawsze je będę mieć. Bardzo dużą uwagę zwracam na szczegóły, bo to w nich są wskazówki do zaginionego skarbu. Od A do Z, od szalonego nakrycia głowy po buty z oczami. Każdy detal ma dla mnie znaczenie i jest zawsze głębokim nawiązaniem do mojego surrealistycznego świata, w którym ptaki, kolor, dusza, dzikość natury i postaci, które często pojawiają się w moich snach, odgrywają rolę pierwszoplanową. Nie tylko wykonuję projekty dla siebie. Produkty przetworzone cieszą się dużą popularnością.
Buty, kurtki, które już się znudzą, dostają nowe życie w moich rękach. Zawsze staram się korespondować z odbiorcą, ukrywać symbole i charakter osoby. Malowanie na skórze lub tkaninie traktuję jako tatuaż, który mówi o osobie. Wszystkie wykonane przeze mnie projekty cechuje oryginalność, niepowtarzalność i wysoka jakość. Zapraszam na mój Instagram karmika.pl do śledzenia i do kontaktu. Wywiad przeprowadził ze mną Maciek Przybylski, zdjęcia wykonał Tomek Różalski, redagowała i tłumaczyła dr Kamila Tuszyńska. Dziękuję bardzo.